W poprzednim odcinku, kiedy Angelina się dowie, kiedy przekona się, że zostawisz ją i to dla innej kobiety, tak, kobiety, która da mi dziecko. Dziecko, którego Angelina nie chciała mi dać. W przyszłym tygodniu wyjdziesz za Sergio. Za Sergio? Nie jestem ojcem dziecka Lucesity. Prawdziwym ojcem jest pan Gustavo González. Uzgodniłam wszystko z Sergiem, a ona nie chce za niego wyjść. Niemożliwe. To prawda? Co mam ci podarować? Suknię ślubną czy coś dla dziecka? Nie mogę się zgodzić. O nic cię nie proszę. Nie chcę obietnic. Pamiętasz, jak cierpiałaś, bo nie miałaś ojca? Nie narażaj na to swojego dziecka. Plus Maria, odcinek 55. Seria Eduardo Macias. Pamiętasz, jak cierpiałaś, bo nie miałaś ojca? Nie narażaj na to swego dziecka. Dlaczego masz iść przez życie z dzieckiem w ramionach, pracować i cierpieć biedę, kiedy możesz żyć spokojnie, bezpiecznie, poświęcając się tylko dziecku? Nie możesz zostać tu, znosząc to wszystko. Pani Graciela cię upokarza i krzyczy na ciebie. A ten mężczyzna żyje pod tym samym dachem i jest mężem twojej siostry. A kiedy twój chory ojciec dowie się o tym... Nie, przestań. Chodź ze mną. Przyjmij moje oświadczyny. Jeżeli to dla ciebie takie trudne, poświęć się dla swego dziecka. Co mi odpowiesz? Co tu robisz? Czekam na nią. Rozmawia w salonie z Sergiem. Wiem. Chcę także poznać wynik tej rozmowy. Jeszcze coś może cię zainteresować. Prawie wszystko jest gotowe do uznania Lucesity przez twego ojca. Brakuje tylko świadków, których sprowadzimy do Nos Reguredo. Trzeba powiedzieć mamie. Już wie. Nie pomoże wam nawet czarodziejska różdżka. Przeklęta. Kiedy się jej pozbędziemy? Podziwiam twój optymizm. Chcesz się jej pozbyć, a już ma prawo do spadku i oficjalnie otrzyma nazwisko Mendoza. Spodziewa się też dziecka twego męża. To nie jego dziecko. Co? Kogo chcesz oszukać, siebie czy mnie? Wiesz, że tak jest. Sergio będzie jego ojcem.
Zawieź mnie do taty. Postaraj się, żeby wstał, bo musi się dowiedzieć, co się dzieje w tym domu. Pytam z ciekawości. Rozmawiałeś z mężem o ciąży Lucesity? Nie. I nie zrobię tego. Spytaj i przekonaj się, co odpowie. Nie muszę. Nie zadawała się z nim, a z Sergiem. Mama zmusi ich do ślubu i niech ją sobie zabiera. To wszystko. Nie mogę powiedzieć tak. Uważasz, że może to być dla mnie poświęceniem. Jest wręcz przeciwnie. To ty się poświęcasz. Nie jestem dobra. Nie zasługuję na ciebie. Dla mnie jesteś taka sama jak dawniej. Niechcący popełniłaś błąd. Nie tłumacz mnie. Bo teraz wiem, że kocham go ze wszystkich sił, Sergio. Chyba nigdy nie przestanę go kochać. Nie mogę cię oszukiwać i w ten sposób odpłacać ci za twoją dobroć. Nie potrafię odwzajemnić twoich uczuć, bo jestem zakochana w innym. Nie mów więcej. Wybacz mi, nie chcę cię zranić. Gdybym chociaż mogła ci obiecać, że zapomnę o nim. Ale nic nie sprawi, że wyryłem go z serca. Dlatego muszę ci to powiedzieć, bo nie mogę narażać cię na taki ból. Pozwól mi chociaż na przyznanie się do tych uczuć. Każdy ma własny grzech i to sprawiedliwe, żebym ja cierpiała za swój. Być może taka jest moja kara. Zostanę sama z dzieckiem, tak jak mama ze mną. Lucesito. Sądzę, że mnie odtrącasz, bo masz nadzieję. Myślisz, że ty i on... Nie. Nie mam nadziei. On mi powiedział, że cię kocha. Ale tak nie można. Dlatego muszę zniknąć z jego życia i odejść. Tam, gdzie nie będzie mógł mnie znaleźć. Sergio, dziękuję ci. To, co zrobiłeś, jest wspaniałe. Nigdy tego nie zapomnę. Jestem pewien, że mamusi spodoba się, zwłaszcza, że dostanie on z rąk tak pięknej córki jak pani. I do tego gra. Bierze pani? Dobrze, biorę. Dziękuję. Pan Gonzalez, co za niespodzianka. Jak się pan miewa? Dobrze, jakoś sobie radzę. Pan wie.
Wyobrażam sobie. Sprzedać panu coś? Nie, dziękuję. Podoba się panu? Mam lodeczki angielskie i francuskie. Wszystkie są rynkodziełem. Przypłynęły ostatnim statkiem. Nikt inny takich nie sprzedaje. Wziąłbym wszystkie, ale nie ma sensu, żebym teraz je kupował. Małe jest w drodze. Tak, w drodze. Nie wie pan, czy to chłopiec, czy dziewczynka. Nie. Dziecko. To wspaniale być ojcem. Patrzymy, jak one dorastają. Każdy ojciec dba o dzieci, od zabawy poczynając, na życie ukończąc. Pewnie jest pan szczęśliwy. Tak. Przyjdę kiedy indziej i kupię sporo rzeczy. Lepiej poczekać, aż się urodzi. Wtedy wiadomo, czy to chłopiec, czy panienka. Dziękuję, Telemaco. Czekam na pana i gratuluję. Proszę mnie wezwać, to zrobię zdjęcie całej trójce. Pańskiej żonie, panu i dziecku. Dlaczego nie możecie się dogadać? Doprowadziłam do tego spotkania, bo sądziłam, że się pogodzicie. Nie. Jestem babci wdzięczna. Sergio jest dobrym chłopcem. Oczywiście źle postąpił, ale chce to naprawić, żeniąc się z tobą. Graciela mówi, że prosił ją o twoją rękę. Babciu, proszę, nie mówmy już więcej na ten temat. Nie rozumiesz, jakie to dla ciebie ważne? Powinniście to sobie wyjaśnić, zanim Miguel się o tym dowie. Zaoszczędzicie sobie przykrości. Sergio mógłby z nim porozmawiać i powiedzieć mu, że coś was łączy i chcecie się pobrać. Nie, babciu, nie. Przyznam, że nie rozumiem cię. Będziesz miała dziecko tego młodzieńca, więc powinnaś za niego wyjść. Broniłam cię przed Gracielą, ale jeżeli nadal niczego nie wyjaśnisz... Proszę. Pani Mario, pan Miguel panią prosi. Potem porozmawiamy. Sergio opowiedział mi waszą rozmowę. Jest smutny, że nie przyjęłaś jego oświadczeń. Nie mogę, Modesto. Znasz prawdę, więc powinnaś uważać, że postąpiłam uczciwie. Martwię się tym wszystkim. Po pierwsze, ze względu na ciebie, bo zniszczyłaś swoje życie. Po drugie, bo jestem za to odpowiedzialna. Twoja mama powierzyła mi opiekę nad tobą. A w końcu dlatego, że Sergio cierpi. On ci wybaczył, więc i ja to zrobię. Jestem gotowa ponownie przyjąć cię do swojego domu, tym razem jako prawdziwą córkę. Jesteś bardzo dobra. Sergio też. Właśnie dlatego nie chcemy, żebyś miała kłopoty. Ty i twoje dziecko. Chciałabym pomóc ci się nim opiekować, jakby był moim wnukiem. Dlaczego nie przyjdziesz do nas? Nie, tak nie może być, wiesz o tym. Kiedy będę mogła stąd odejść, zastanowię się, co zrobić. Jakoś sobie poradzę, więc nie przejmuj się mną. A jeżeli spytają cię, dlaczego nie wychodzisz za Sergio, co im powiesz? Oni sądzą, że jest ojcem twojego dziecka. Będą coś podejrzewać, zechcą sprawdzić. A jeżeli odkryją prawdę, co zrobisz? Nie wiem. Już nic nie wiem. Idź do ojca. Pytał o ciebie. Próbowałam jakoś ci tłumaczyć, ale ona nalega. Babciu, nie martw się, nie poruszymy tematu, który cię niepokoi. Twoja siostra też tam będzie. ¿Cuánto
Cieszę się, że tata już wstał. To znaczy, że już tata wyzdrowiał. Czuję się lepiej. Jestem jeszcze słaby, ale doktor Gutierrez mówi, że powoli odzyskam siły. Tatko musi się oszczędzać. Osobiście tego dopilnuję. Więc szybko wyzdrowieję. Towarzystwo i miłość to najlepsze lekarstwa. Przyszła twoja córka. Jak się tata czuje? Siadaj. Tęskniłem za tobą. Dlaczego nie przychodziłaś? Lucesita ma też swoje sprawy, swoje kłopoty. Jakie może mieć kłopoty? Pewnie się nudzi przy starym, chorym człowieku. Tata nie jest stary. Poza tym lubię tu być, towarzyszyć ojcu i dbać o niego. Tata przecież to wie. Będę szczęśliwy, mając przy sobie obie córki. Kochany tatko, odnoś się życzliwie do Lucesity. Chciałbym, żeby łączyła was siostrzana miłość. Nie musi tata mnie o to prosić. Wszyscy w domu ukazujemy jej uczucie, zwłaszcza ja. Prawda, Lucesito? Ona wcale nie jest do mnie przyjaźnie nastawiona. Nie rozmawia ze mną, nawet na mnie nie patrzy. To prawda? Musimy być cierpliwi. Jest nieśmiała i nadal nie może się przyzwyczaić, że jesteśmy jej rodziną. Trzeba wziąć pod uwagę miejsce, jakie do tej pory zajmowała w tym domu. Teraz jest damą. Musisz zacząć się przyzwyczajać. Pomyśl, że zostanie z nami na zawsze. Niekoniecznie. Może niedługo wyjdzie za mąż i odejdzie od nas? To trochę potrwa. Nie ma nawet narzeczonego. Kto to wie, nigdy nie wiadomo, kiedy zrobi nam niespodziankę. Szukałem cię. Co się stało? Wiesz, co mi powiedziała Graciela? Że Lucesita wychodzi za Sergia. Słucham? Prosiła mnie o metrykę Lucesity, żeby załatwić ślub. To szaleństwo. Tak mi powiedziała, Gustawie. A co dokładnie ci powiedziała? Że się pobiorą. Rozmawiała z nim w sprawie dokumentu. Zdaje się, że to już przesądzone. Nie rozumiem, to niemożliwe. Bardziej mnie zaskoczyła inna informacja. Mówią, że ojcem dziecka Lucesity jest Sergio. Według Gracieli Sergio przyznał się do ojcostwa. Trzeba położyć temu kres. Co chcesz zrobić? Powiem prawdę. Powiem, że kocham Lucesity i to dziecko jest moje. Puszczaj. Nie rób niczego pochopnego. Nie proś mnie o to. Przeanalizujmy sytuację. Nie ma potrzeby. To absurd, że Sergio przyznał się do ojcostwa. Wziął na siebie odpowiedzialność. Dlaczego? Nie rozumiem. Osobiście wyznałem Sergio prawdę. Dlaczego miałby kłamać, Alvaro? Ja umiem sobie tego wytłumaczyć. A jeżeli coś ich łączyło? Nie obrażaj Lucesity. Po prostu szukam wyjaśnienia. Znajdź inne. Wiesz, co sądzę? Sergio ma świadomość, że masz żonę i nie możesz wziąć na siebie odpowiedzialności. Poza tym jest zakochany w Lucesicie. Rozwiążę problem, a przy okazji to mu się nie uda. Porozmawiam z Lucesitą i nie powstrzymuj mnie. Zaraz ją spytam. Dlaczego mu powiedziałem? Jest jeszcze gorzej. Twoje starania na nie cię nie zdały. Lucesita i tak cię nie chce. Nie przekonałem jej. Zamówmy sobie coś, żeby się pocieszyć. Nie mógłbym wypić ani kropelki. Poza tym jest za wcześnie. To mówi o piciu. Czuję głód. Kiedy jestem przygnębiony, muszę jeść.
Co ty tu robisz? Posłuchaj mnie, wyjdź. Chcę z tobą porozmawiać, mogą nas zobaczyć. Już dłużej nie mogę. Proszę cię. Co się dzieje? Graciela powiedziała Alvaro, że wychodzi za Sergio. Skąd im to przyszło do głowy? Jestem zrozpaczony. Ja też. Ale Sergio zrobił to, żeby mi pomóc. Tylko dlatego. To jeszcze bardziej skomplikowało sytuację. Powiedział, wiem, co powiedział. Ale dlaczego kłamie? Sam mu powiedziałem, że jestem ojcem twego dziecka. Może chce skorzystać z okazji, żeby... Nie myśl o nim źle. Chciał mi pomóc. Bo cię kocha i chce cię zdobyć. Nie bądź niesprawiedliwy. Sergio chce tylko wyciągnąć mnie stąd, żeby ochronić mnie przed poniżeniem, dlatego wziął na siebie mój błąd. Chce dać memu dziecku nazwisko. To dziecko będzie nosiło tylko moje nazwisko. Wiesz, że to niemożliwe. Nie mogę go porzucić. Nie pozwolę, żeby jakiś mężczyzna powiedział, że jest jego ojcem. To nasze dziecko, Lucecito. Twoje i moje. Chcę być z niego dumny. Pragnę, żeby cały świat wiedział. Chciałbym je całować. Marzę o tym, że was przytulę. A w jego oczach ujrzę twoje spojrzenie. Może rozpoznam w jego uśmiechu, gestach coś, co będzie podobne do mnie. Będę obserwował, jak dorasta u twojego boku, otoczony twoją czułością. Sprawi mi radość, że w jego ciele połączyło się twoje i moje życie. Wiesz, że ty i ja nie mamy prawa do tego szczęścia, ale się kochamy. To nie wystarczy. Musimy się rozstać. Nie, Lucecito. Twoja miłość uczyniła z ciebie egoistę. Dlaczego nie pomyślisz o mnie, o moich troskach? Angelina jest moją siostrą. Mój tata jest chory. Nie chcę ich krzywdzić. Nie mogę znieść wyrzutów sumienia. Gustavie, nie możesz nic zrobić. Zostaw mnie. Sama znajdę rozwiązanie. Przytyję przez twoje niepowodzenia miłosne. Mięso z ziemniakami. A ty? Nie jestem głodny. Jedz, bo zmizerniejesz. Mówiłem ci, żebyś dał jej kwiaty. Może wtedy... Coś ty. Tego nie załatwia się kwiatami. Jak tylko mówiłem. Ty nie masz szczęścia, więc ja zakocham się w czarnulce. W kim? Tej, która pracuje u Mendozów. Fefie. Powodzenia. To twardy orzech do zgryzienia. Poza tym ona kocha tego Chińczyka, Vincenta. Nie zostawi go dla ciebie. Nie szkodzi. Ale to jest kobieta z temperamentem. Wiesz, co mi powiedziała? Nie zawracaj głowy. Lubię takie kobiety. Ciekawe, jak sobie da radę. Kto, Fefa? Lucecita. Nie wiem, jak sobie sama poradzi. Nie zostawię cię samej. Nie będziesz sama ze wszystkim walczyła. A może wyjdziesz za Sergio? Powiedz prawdę. Nie wyjdę za Sergio. Nie mogę, bo go nie kocham. Pani Graciela uważa, że skoro to jego dziecko, musimy się pobrać. A jaką dasz jej wymówkę? Nie wiem. Zmusi cię z nami, narzuci ci to siłą. Nie może. Odmówię. Obiecaj, że się nie zgodzisz. Obiecuję. Przysięgam. Ale teraz idź. Coś ci powiem. Jeżeli cię zmuszą, choćbyś mnie błagała, nie będę milczał. Powiem prawdę.
Voy a decir la verdad. Pięknie. Przyjmujesz gości w pokoju? Co on tu robił? Pytał, jak się czujesz? Pewnie denerwuje się twoim stanem. Nie rozumiem. Nie udawaj głupiej. Wiem, kto jest ojcem twojego dziecka. Niech mi pani da spokój. Jest nim Gustavo. Nieprawda. Ciekawe, co powie Angelina, kiedy się dowie. Niech jej pani nie mówi. Zdradziłaś się. Nie cofniesz tego. Podejrzewałam to, ale teraz mam pewność. Płacz. Będziesz często płakała. Muszę ci coś powiedzieć. Co teraz? Szłam korytarzem i zgadnij, kto wychodził z pokoju Luz Marii. Twój mąż. Co ty na to? Dość plotek. Nie chcę, żebyś wiecznie szpiegowała. Nie powiedziałam ci najważniejszego, ale pewnie nie chcesz wiedzieć. Mów. Wypytywałam Luz Marię i nie mam wątpliwości. Dziecko nie jest Sergia, a twego męża. Zamknij się. Oszalałaś. Zamknij się, nie chcę cię słuchać. Puść mnie. Oszalałaś, kompletnie zwariowałaś. Jesteś wredna, już ja ci pokażę. Usiądź, ktoś może cię zobaczyć. Nie wytrzymam. Wyjawię wszystko, żeby wyrzucili ją z domu. Pamiętaj, że Mirta... Mówię o tej drugiej. Nienawidzę jej. Dziecko, którego się spodziewa, jest Gustava. Opowiem ojcu, mamie, całemu światu. Wszystko zepsujesz, nie rozumiesz? Gustavo cię opuści. Co ty mówisz? On czeka na okazję, żeby powiedzieć ci prawdę. Chce zerwać ze wszystkim i zabrać Lucesitę. Jeżeli coś powiesz, on odejdzie. Niewdzięcznica, zapłacisz mi za to. Co robisz w moim pokoju? Przyszłam po tacy, nie widziałam pani. Na co czekasz? Chcę być sama. Nic pani nie jest? Może coś podać? Nie, dziękuję. Ostatnio mam bardzo silne bóle głowy. To się nazywa migrena. Leczę się z nich za pomocą okładów, z bardzo zimnej wody. Kiedy moja babcia, Doña Ramona Sanchez, przyjechała z Cinci do Limy, miała takie bóle. Tak, wiem, co to za okłady. Nie zapominaj, że jestem pielęgniarką. Głupio mówię. Wyglądasz jakoś inaczej. Co, jestem chora? Nie. Jesteś jakaś promienna. Nie wiem, jakbyś schudła. Może się zakochałaś? Tak, mam narzeczonego. To pan Vincente, ten Chińczyk ze sklepu. Tak, to dobrze. Niedługo się pobierzecie? Na to jest czas. Teraz przymierzę sukienkę, którą dostałam od panienki Angeliny. Na pewno w nią wejdę. Mała rada, Fefo. Brakuje ci czegoś, co czyni kobietę elegancką. Coś, co doda ci klasy. Co to takiego? Chodź tu. Chodź.
Twoje ramiona. O tak. I tak. Będziesz lepiej wyglądać. Chodź, to ci pomoże. Zakłada się na szyję. Śpi w tym, a twoje ciało się zmieni. Będziesz szczupła, wyprostowana i elegancka. I con una correcta postura muy elegante. Ay, señorita. Pani jest taka dobra. Bardzo dziękuję. Muchas gracias. Mi gracias. Głupia murzynka. Co też ja muszę znosić w tym przeklętym domu? Wszystko po to, żeby zdobyć Gustawa. Nie, Gustavo nie zrobi mi tego nigdy. Umiesz się opanować. Nie trać zimnej krwi. Musisz nadal udawać, żeby zatrzymać Gustawa przy sobie. Za bardzo jej nienawidzę. Zniszczę ją. Jeżeli on mnie opuści, zabiję ją. Nie mów głupstw. Nie odbierze mi go. Bądź rozważna i wysłuchaj mnie. Trzeba sprawić, żeby Lucecita dobrowolnie wyszła za Sergia. Nie chcę, odmówiła. Musimy ją umiejętnie przekonać. Chcę ci pomóc. Posłuchaj mnie. Może źle postępuję, ale przede wszystkim obchodzi mnie twoje szczęście. Pragnę, byś była radosna. Będę szczęśliwa, kiedy zniszczę tę idiotkę. Jesteś zaślepiona. Mszcząc się na niej, krzywdzisz siebie. Mama musi się dowiedzieć. Nic jej nie mów. Staram się, żeby sprawy nie wyszły spod kontroli. Graciela nie chce, żeby twój ojciec uznał Lucecitę. Grozi, że powie mu o ciąży. Jeżeli to zrobi, Gustavo powie prawdę. Tego chcesz? Więc? Milcz, Angelino, i przekonaj Graciele, żeby dochowała tajemnicy. Myśl o tym, że Sergio jest wyjściem z sytuacji. Lucecita musi się... Nie mogę zapiąć. Trochę ciśnie, ale kiedy aparat zadziała, wejdę w nią. Przekonasz się. Pomóż mi. Co to? Panna Mirta powiedziała, że dzięki temu będę wyglądała inaczej niż pospolite kobiety. Doda mi klasy. Widzisz, czego ja nie zrobię dla mego Chińczyka, żeby mu się podobać? Poświęcam się, bo go kocham. Tak jak ty, Sergio. A właśnie, już się uspokoił? Pogodził się z losem? Nie pozostaje mu nic więcej. Ona kocha innego. Od niego nie może się niczego spodziewać. Nie wiadomo, co myśli Lucecita. Chce, żeby rozwiódł się z panienką Angeliną, która jest inwalidką? Nie sądzę. Jest za dobra, żeby odbierać męża chorej kobiecie, która poza tym jest jej siostrą. Ale jeżeli ktoś kocha tak bardzo, że zrobił to, co ona, nigdy nie rezygnuje. Zawsze zostaje nadzieja. Może podświadomie ją mam. Żal mi Lucecity i panienki Angeliny. Obie są takie dobre. Jesteś pewna, że to ci pomoże wyglądać lepiej? Panna Mirta powiedziała, że powinnam w tym spać. Musisz być bardzo zakochana, żeby znosić takie tortury. Czego się śmiejesz? Po co przyszłaś? Przez ten śmiech zapomniałam. Pani Graciela prosi panią, czego może chcieć? Azucena. Pomóż mi to zdjąć.
Dobrze. Zapomniałaś, że masz udawać panienkę. Gdzie są wszyscy? Nie chcę uchodzić za plotkarza, proszę księdza, ale atmosfera w tym domu jest bardzo napięta. Co? Prawie wszyscy całymi dniami siedzą w swoich pokojach. Widuję tylko panią Graciela. Z nią nie chcę rozmawiać. Na razie. Jak się czuje pan Mendoza? Lepiej, choć jest jeszcze słaby. Kiedy się dowie, co się porobiło, lekarz powinien przy nim być. No, co się stało? Proszę księdza, kiedy pan Miguel się dowie, że jego córka, panienka Lucecita, wychodzi za Sergia, może znowu zaboleć go w piersiach. Luz Maria, Sergio? O czym ty mówisz? Wyjaśnij mi to. Pan Gustavo jest w bibliotece, on wszystko ojcu wyjaśni. Co ci jest? Dlaczego tu stoisz? Za dużo gadam. Teraz rozpęta się burza. Boże mój. Nie pozwól, żeby sytuacja w tym domu zmieniła się na gorszą. W ten sposób witasz w południe? Chciałem przekonać się, czy sposób Alvara przynosi skutek. Łyczek, żeby ukoić duszę. Chyba nie muszę ci mówić, że problemów nie rozwiązuje się w ten sposób. Jestem zmęczony, Emilio. Mam dość tego, że wszystko dzieje się tak szybko, a ja nie widzę wyjścia z sytuacji. Coś słyszałem i pewnie ma to związek z twoim stanem. Lucecita wyjdzie za Sergia. Wiedziałem, że ten chłopak się o nią starał, ale Lucecita spodziewa się dziecka. Wielkie nieba, jak to możliwe? Widzimy twarz, a nie rozumiemy serca. Dziewczyna wybrała. Nie cieszy mnie ta hańba, ale w każdym razie Lucecita wybrała swoją drogę i chce być u boku Sergia. Dzięki temu szybko o niej zapomnisz. Może teraz pomyślisz o Angelinie, a kiedy wyzdrowieje, dziecko, którego oczekuje, nie jest Sergia. Jest moje. Dość tego, nie pij więcej. Nigdy tego nie robiłeś. Jak mogłeś zachować się tak podle? Gdzie moralność, której cię uczyłem? Nie możesz nauczyć uczuć. Wiem, że według ciebie zachowałem się niegodnie, ale dla mnie to był wyraz miłości. Dobrze wiesz, że od dawna kocham Lucecitę, a ona mnie. Teraz musimy stawić czoło sytuacji. No oczywiście. Nie pozwoli, żeby Sergio brał na siebie twoje grzechy. On zna prawdę? Tak. Mimo wszystko bardzo ją kocha i zgodził się dać dziecku nazwisko. Boże mój, sprawy coraz bardziej się komplikują. Już o tym wiedzą Angelina, Graciela i nigdy więcej nie wie. Lucecita nie pozwoliła mi nic mówić. Zagroziła, że wyjedzie, jeżeli powiem, że jestem ojcem jej dziecka. Już dawno powinna była odejść, zniknąć z twojego życia, a nie czekać na takie zakończenie. Nie bądź niesprawiedliwy. Dobrze wiesz, że od dawna chcieliśmy od siebie uciec, ale przeznaczenie chciało inaczej. Nie mieszaj do tego przeznaczenia. Tylko wy jesteście za to odpowiedzialni.
Przysięgnij, Gustawie, na pamięć naszych rodziców, że zrobiłeś co w twojej mocy, żeby odsunąć się od Lucesity i uniknąć pokusy. Musisz odpowiedzieć. Przysięgnij, że zrobiłeś wszystko, żeby o niej zapomnieć. Powiedz coś. Twój syn przygotował dokumenty? Nic o tym nie wiem. Nie rozmawiał z tobą na ten temat? Ostatnio bardzo rzadko widuję Sergio. Dziwne. Twoje zachowanie mi się nie podoba. Może Sergio chce się wycofać? To niemożliwe. Musi wziąć na siebie odpowiedzialność za to, co zrobił. Ożeni się z Luz Mario. Ona nie chce. Nie obchodzi mnie to. Niezależnie od wszystkiego dojdzie do tego małżeństwa. Powiedz Sergio, żeby się pospieszył, bo nie zamierzamy czekać. Święta Panienko, czym to się skończy? Biedna Lucesita. Dlaczego uciekasz? Myślisz, że Mirta coś mi powiedziała? Znałam prawdę. Od początku wiedziałam, że coś cię łączy z Gustawem. Chciałabym cię zabić własnymi rękami. Chciałabym cię zabić, żeby nie narodziło się to dziecko. Myślisz, że ze mną wygrałaś? Nie uda ci się to. Mnie nikt nie pokona. Zrobisz to, co ci każę. Wyjdziesz za Sergio, zrozumiałaś? Wyjdziesz za Sergio. Vino de los campos, vino de tan lejos, sin imaginare que el sueño brille igual. Wersja polska, Start International Polska. Tekst Barbara Budarek. Czytam.